Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Thank you.
urzędniczy do uroczystych obchodów miasta Żaka 2016. Państwa na uroczystości z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, który jest świętem całej braci strażackiej naszej lokalnej społeczności. Dziś wszystkich nas gości przyjazna ziemia Rejgrodzka. Jestem zaszczycony, że mam okazję powiedzieć tych kilka słów w tak ważnym dla nas wszystkich dniu. Szczególnie miło jest powitać na gościnnej ziemi grajewskiej posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Jarosława Zielińskiego. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Kazimierza Gwiazdowskiego. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Adama Andruszkiewicza. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, pana nadbrygadiera Leszka Suskiego. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, pana starszego brygadiera Jarosława Węgla. Witam serdecznie wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, pana Jacka Piorunka. Witam pana Jędrzeja Łucyka, dyrektora biura poselskiego, pana Jarosława Zielińskiego. W tych pięknych majowych dniach obchodzimy święto strażaka. Ono się odbywa dłużej, nie tylko 4 maja, w czasie kiedy jest to święto patrona, świętego Floriana, bo brać strażacka jest liczna i nie wszędzie dałoby się w jednym dniu to święto zorganizować. Odbyliśmy wielką, ważną uroczystość na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie właśnie 4 maja, a potem w całej Polsce rozpoczęły się spotkania na ogół uroczyste, tak jak to dzisiejsze, połączone z modlitwą, po to, żeby wyrazić nasze uznanie strażakom i im podziękować za dobrą służbę. No bo jest czas służby, czas pracy, wysiłku i jest czas świętowania. Właśnie święty Florian jest taką okazją, to święto patronalne, kolejna taka rocznica strażacka, żeby właśnie świętować i dziękować. Polska Straż Pożarna, zarówno zawodowa, jak i ochotnicza, funkcjonują bardzo dobrze. Nie możemy sobie wyobrazić dzisiaj, co by było, gdyby nie istniała tak dobrze działająca i sprawna, także liczna formacja. Pamiętajmy, że pożarnicza służba to nie tylko lśniące czerwone samochody, to nie tylko dłonie, które z chirurgiczną precyzją obsługują ciężkich sprzęt, ciężkie narzędzia hydrauliczne. I to nie tylko te same dłonie i nie ta sama precyzja, która pozwala w kolejnej minucie akcji ratowniczej przywrócić i podtrzymać funkcje życiowe osoby poszkodowanej. Na tę skuteczność i na wszechstronność, której wymagają od nas współczesne czasy, składa się codzienny wysiłek szkoleniowców, logistyków, planistów, dyspozytorów i prewentystów. Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, panie doktorze Andrzeja Dudy, oznaczam pana medalem za wieloletnią dobrą służbę. Zasłużył pan na nią. Dziękuję.
Uchwałę ojczyzny życzę. Dalszy pochodzę do służby już w stronę wiedzy osobistej. Uchwałę ojczyzny życzę. Życzymy dla Was zostawienia aspirantem. Dobrze służył w dalszym rozwojowi służby. 5 maja nadaję Panu stopień starszego ogniemistrza. Gratuluję dalszych sukcesów w służbie. 4 maja nadaję Panu stopień. Dowód przyznania Pana dotychczasowy posiadanie. Jeden z atrybutów strażaków, oryginalny, używany podczas akcji. Do pamięcia, do mięśnia może zostać. Też. Wszystkiego najlepszego z najlepszymi życzeniami. Proszę bardzo. Panie komendancie, w imieniu społeczności. Padło tyle pięknych słów, życzeń ze strony pana ministra, pana generała, pana komendanta. Pozwólcie, że do nich dołączę. Ja chcę podziękować wszystkim strażakom, wszystkim druhom ochotnikom za wspaniałą, pełną poświęceń służbę, za to, że możemy zawsze, w każdej sytuacji ekstremalnej liczyć na Waszą pomoc. Zawsze możemy Wam podziękować. I z tego też miejsca w imieniu samorządu powiatu grodzkiego dziękuję.